Cześć, dzisiaj na przejażdżkę zabieram Was w Mercedesie CLA 45 AMG z 2020 roku. Dostałem na tydzień ten samochód, już trochę się nim bawię. Powiem Wam szczerze, że ten na pozór elegancki i smukły, spokojny samochód wcale taki nie jest. Zobaczycie, jak popierdziela. Coś tam strzela, ale wydaje mi się, że strzały będą trochę lepsze, jak się ten samochód nagrzeje. No i porównamy go do A45S. Redukcja. O kurde! Dobra, muszę tu zwolnić. Jak to wgniata? Spotkałem się z Michałem. Cześć, siemanko. Jak ci się podoba Cella? Robi wrażenie, robi robotę. Michał przyjechał swoją C-klasą, C300 z 2017, no i Michał ma Cabrio. To jest troszeczkę inna bajka. Czerwone skóry. Niby nie ma kabrioleta, ale jak otwierasz panoramę... Lubię panoramy, lubię szyberdachy, a najbardziej kabriolety. No to jest klimat, wszędzie skóra. Znajdźcie mi miejsce, gdzie nie ma skóry. Cały skórzany fotel, całe wykończenia skórzane, nawet tu jest skóra. Po bokach skóra, tutaj drewno AMG, znaczy no tak obstawiam, że to jest drewno, no bo jakby to nie było drewnem, to już po prostu dramat ze strony Mercedesa. Skóra, no tu jest plastik, ale to już jest taki dolny element. Launch control. Ruszam kierownicą dość mocno i auto nie lata w ogóle. Nie ma tak, że się giba. Tak mogę bez problemu robić, no, podczas jazdy. Teraz takie czasy, że Hot 16 Challenge trzeba nagrywać, więc w kilka fur się zabraliśmy i nagrywamy. No dobra. Hamulec w podłodze. Gaz do dechy. Sport Plus jest. Trakcję zostawimy włączoną. 600 obrotów i samochód, który pierwszą setkę osiąga w 4,1 sekundy. Tutaj to już grubo się robi. Zobaczcie. Na sport, na rejsie jest? Na rejsie? Na wolnych obrotach, na jałowym. Naprawdę nie ma większej różnicy. Zaraz usłyszycie, jak to brzmi w Cella. Myślałem, że będzie kolosalna różnica na korzyść klasy, ale nie ma czegoś takiego. Trakcja wyłączona. Na trzeci klakson! O panie! Nie może mnie dogonić. Nie, tu już dogania. Dobra, odpuszczam. Bo tam dalej kierowca. Ale no, proszę. Wow, w ogóle teraz dopiero do mnie doszło, że Cella przez pierwsze metry sobie bardzo radziło. Ten samochód jest zupełnie sportowy. Wow, 4 sekundy do setki, nie było czuć tej różnicy. Wiadomo, przy takim amatorskim starcie to kolosalną różnicę robi to, kto pierwszy wystartuje i tak dalej. Ale nie mógł mnie dojść przez jakieś pierwsze sekundy. Jestem bardzo zdziwiony, pozytywnie. Odebrałem ten samochód z przebiegiem 3000 km, teraz ma 4100. Powiem Wam szczerze, że jako użytkownik auta, który już przejechał swoje tym autem, jestem w stanie Wam stwierdzić, że to jest samochód idealny dla mnie. Ma swoją moc, potrafi się masakrycznie szybko rozpędzić, rusza jak rakieta spod świateł. Niektórzy powiedzą, że tamten jest dużo ładniejszy, że to jest taki zgrabna A-klasa. No ale do mnie już ten samochód bardziej pasuje. Ja już się czuję dużo lepiej w takich samochodach. To jest elegancka, nie chcę powiedzieć limuzyna, ale to jest elegancki samochód do wszystkiego. A teraz wezmę na neutral, na Sport Plusie zobaczycie, jak na jałowym biegu brzmi ten samochód. To już ten deser. Słyszysz?
trzecie strzały. Dobra, redukcja. Trzeba wsiąść do tego auta, przejechać się nim, żeby zobaczyć, że naprawdę te 4.1 są odczuwalne i to mocno. Ja pierdzielę. Bardzo dobry obraz z kamery cofania. Porównywalny moim zdaniem do Tesli, tylko że wiadomo, trochę mniejszy. Na pewno, no co za czujniki, nienawidzę tego. Od razu się stresuję, że coś jest nie tak. Ale na pewno dużo lepsza jest niż w Lamborghini Aventadorze, tym żółtym, którym jeździłem. Tam była masakra. Teraz przyjechaliśmy w gości. Podobno z przystojniejszymi lepiej się na zdjęciach wychodzi. Skoro ten Mercedes jest tak piękny, to tutaj to już w ogóle będzie miazga. Patrzcie, jaki piękny samochód. O, i ruszył. CLA45. Jak oceniacie linię tego auta? Bo opinie są mieszane, słyszałem. Kolejny dzień, kolejny pedał w podłogę. Hej Mercedes. Tak, proszę. Podgrzewanie fotela. Ustawiam ogrzewanie fotela na stopień 2. Dziękuję. No i to też jest ciekawa sprawa. To znaczy, mało jest w ogóle funkcji, które można wykorzystać za pomocą tego głosowego sterowania. Ja mogę tylko fotel podgrzać, zadzwonić do kogoś, czasem chyba pogodę, nie, nawigację, no nie wiem, jakby to taki bajer raczej, traktuję to jako ciekawostkę, nie używam tego zupełnie, ale jakbyś kiedyś pokłócił się ze swoją żoną, z którą jesteś już 20 lat w związku, nie chcesz z nią po prostu już siedzieć, ona zrzędzi, wychodzisz do auta, redukcja, wciskasz buta, żeby się pobawić, a przy okazji masz z kim pogadać. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Z żoną mi się nie układa. Co chcesz teraz zrobić? No nie wiem, rzuciłbym ją, ale no wiesz, jesteśmy już 20 lat w związku razem. Mamy dzieci. Słucham? No, dzieci, dwójkę. Też czasami nie dowierzam. Nazwa matka nie została jeszcze zapisana. Proszę podać nazwę. Moją mamę mam tak zapisać? Mama to mama, nie mówię matka. To nie kojarzy mi się to najlepiej, jak mówię matka do swojej mamy. Słucham? Tak. W Niemczech jakieś inne są po prostu... Relacja została zapisana. Co chcesz robić dalej? Nic nie chcę. Tak? Zapisałaś moją mamę jako tak? Słucham? Zapisałaś moją mamę jako tag, przez G jeszcze? Możesz nawiązać połączenie telefoniczne z wyświetlanym kontaktem, wysłać do niego wiadomość lub rozpocząć prowadzenie do celu do kontaktu. Co chcesz teraz robić? Chcę, żebyś się wyłączyła. Wyłącz się. Posłuchała. Średnie spalanie na trasie podczas tempomatu na 90 nastawionego na godzinę. To jest około 5,5-6 litrów, no ale wleczecie się jak tir, no więc to nie wiem, czy to ma sens. Przy tempomacie na 120 średnie spalanie też waha się w granicach 7 litrów, 7,5 może. Nie ma tragedii, naprawdę pozytywne zaskoczenie. Lotka specyficzna, zakrzywiona, podkreślająca kształt tyłu. Kokpit, bardzo ładne oświetlenie ambient, które w nocy wam pokażę również. Pedał w podłogę. Zobaczmy to jeszcze raz z tej perspektywy. Trakcja off, race start. Jak tu się nie cieszyć taką frajdą z jazdy, takim autem, no. To jest piękne po prostu. I piękne jest, dostrzegam zalety nowoczesnej technologii w motoryzacji. Czyli 4 sekundy do setki w aucie, które ma poniżej 400 koni, które waży swoje. Skoro wieczór rozpoczęty, to zacznijmy od tego, co najbardziej zjawiskowe w tym samochodzie wewnątrz. Mowa oczywiście o oświetleniu ambient, ale na początku ciekawostka. Spójrzcie na te dwa nawiewy. Jeżeli podgrzejecie sobie o 1 stopień do góry, sobie weźmiecie na przykład temperaturę,
100 macie na sekundę, na dwie czerwone ramki nawiewu. Widzicie? Jeszcze raz to zrobię. Ale jeśli chcemy mieć jeszcze więcej kolorów, no to można się bawić tutaj. Tu jest kolor mix, tysiące kolorów, dosłownie. Na przykład biały, niebieski kolor, wtedy się zmienia, wszystko jest niebieskie. Czerwony, krwisty, od razu wszystko krwiste. Samochód ma bak o pojemności 51 litrów, ale starcza to na niecałe 300 km. Oczywiście spot na Narodowym. Przyjechała szampiona, przed chwilą dosłownie. No i takie zbiegowisko nie dlatego, że jest głośny wydech, tylko niestety Robson bez zderzaka przyjechał. To się wytnie. Pokażę wam inne auta. Takie Empire Boysi. Jeśli chcecie być na bieżąco z takimi spotami, relacjami, no to na Instagramie raczej, bo ja zapominam o takich rzeczach. Ja skupiam się tylko na takich statycznych ujęciach. Chciałem wam pokazać trzy style, bo ja jeżdżę teraz na supersporcie, podoba mi się najbardziej, ale jest też klasyczny, który nawet pasuje do niebieskiego oświetlenia ambient. Sportowy wygląda tak. Coś w ten deseń. Troszeczkę inne kolory. Bardzo ciekawa jest też charakterystyka pracy silnika i wydechu szczególnie podczas zmiany trybów. Na trybie komfort brzmi tak, ale teraz zmieniam na tryb Sport Plus i brzmi dokładnie tak. Czujecie różnicę? No i ta panorama odsuwana, która wygląda odsunięta jak taki, jak taka kuchenka indukcyjna po prostu, która z kuchni wyleciała. Można tu sobie gotować. Harmonik na płycie. No i silnik konstruowany przez Maximiliana Bica. 3500. Ja pierdzielę. Można by tak cały czas. Mam wrażenie, że to jest samochód niedoceniony. I ja go w tym momencie doceniłem w 100%. I wiecie, co jest najlepsze? Luksus wypływa z tego samochodu. Przyspieszenie ma jakby 4 sekundy to jest bardzo dobre przyspieszenie. I cóż więcej powiedzieć, no. Ewenement. Jak dla mnie to ewenement. Taka bestia w skórze gentlemana. To jest auto z firmy Lux Auto. Firma napisała do mnie, że da mi na tydzień samochód do testów w zamian za relację. Bardzo jej dziękuję za zaufanie. Było mi przyjemnie testować ten samochód. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo pamiętacie, na początku byłem sceptyczny do tego auta. Resztę macie takie behind the scenes, macie na Instagramie. A ja właśnie wjeżdżam na parking firmy. Tak czy siak, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale niestety ważne. Dzięki jeszcze raz, do następnego, cześć!